Przeznaczyłem widzę potrzeby powołania komisji międzynarodowej, więc on powiedział, że są dowody na to, że był zamach w Smoleńsku. Jak są dowody, to po co komisji? Ja takich dowodów nie znam, ale uważam katastrofę w Smoleńsku za jedną z największych tragedii w historii Polski. Tam zginęło wielu moich przyjaciół, także tych, z którymi się nie zgadzało. Ludzi bardzo szlachetni, na przykład pan minister Wasserman, z którym współpracowałem blisko w Krakowie, ale nie widzę żadnych powodów, podstaw w tej chwili, żeby mówić o tym, że za tą straszną katastrofą stało jakiekolwiek celowe działanie. W pewnym sensie prawda jest jeszcze bardziej bolesna dla nas Polaków, że za tą katastrofę, za śmiercią 100 naszych rodaków, w tym najwybitniejszych osób w państwie, stały nasze niewolenie zaniechania. Stało to, że pamiętacie, jak osoba z mojej bajki, premier Miller, miał ten wypadek helikoptera, gdzie mało nie zginął. On wtedy powiedział coś, co się niestety okazało prorocze, że się zmieni samolot dla premiera i prezydenta wtedy, jak dojdzie do wielkiej katastrofy. Bo my powinniśmy wszyscy czuć się w różnym stopniu, my posłowie na pewno bardziej współodpowiedzialni za to, że do tej strasznej tragedii doszło. Pan powiedział o złodziejskiej prywatyzacji. Na pewno w latach 90. w wielu sprawach dochodziło, w wielu procesach prywatyzacyjnych dochodziło do nieprawidłowości, bądź wręcz przestępstw. I niektóre sprawy pewnie zbyt mało zakończyło się wyrokami skazującymi. Chcę też Państwu powiedzieć, że jestem gorącym zwolennikiem prywatyzacji. Uczciwej prywatyzacji, ale wszędzie na świecie to, co prywatne, funkcjonuje lepiej niż to, co państwowe. I również w Polsce powinniśmy kontynuować proces prywatyzacji, wyłączając z niego tylko pewną grupę strategicznie ważną z punktu widzenia bezpieczeństwa przedsiębiorstw, na przykład takich jak oni. Oto jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nadużycia wobec pracowników, wszędzie tam będzie do takich nadużyć dochodzi, oczywiście należy je piętnować, ale jestem przekonany, że przytłaczająca wielkość większość polskich przedsiębiorców to ludzie uczciwi. Podniesienie wieku emerytalnego to absolutnie konieczne, dlatego że długość życia to jest fantastyczną fantastyczną faktem. Długość naszego życia się wydłuży. Niestety, a robi się coraz mniej dzieci. Wiemy wszyscy, że w przypadku systemu emerytalnego obowiązuje tak zwana zasada solidarności pokoleń. Moi rodzice pracowali na emeryturę swoich rodziców. Ja pracuję teraz na emeryturę mojej mamy. Tato nie żyje. Na moją emeryturę będą pracować moje dzieci. Im mniej dzieci, a im więcej osób w wieku emerytalnym, tym większe obciążenia podatkowe na tych, którzy pracują. W związku z tym nie było innego sposobu, jak powiedzieć, emerytalny. Miejsca pracy, o które pan pyta, wszędzie na świecie, tam gdzie się podnosi wiek emerytalny, okazuje się, że obniżenie obciążeń podatkowych, obniżenie opodatkowania pracy doprowadza do tego, że powstaje więcej miejsc pracy. W związku z tym jest odwrotnie do tego, co uważa wielu Polaków, że podniesienie wieku emerytalnego zwiększy bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych. Dokładnie odwrotnie. Będzie więcej miejsc pracy. Rekrutacja pracowników do prokuratury, tutaj nie bardzo wiem, co pan miał na myśli, no mogę powiedzieć, że ja widzę potrzebę dowodów zmian w prokuraturze i państwo możecie włączyć dowody, mamy informacyjne, ale albo sięgnąć po panią gazetę. Tam są te moje propozycje. One się sprowadzają w największym skrócie do tego, że po pierwsze trzeba zwiększyć kompetencje prokuratora generalnego. On nie może być związany tam. Nie może być tak, że on nie może samodzielnie odwołać tej pani prokurator z Gdańska, która kompletnie zajechała swoje obowiązki, jeśli chodzi o Amber Gold. Zwiększyć kompetencje prokuratora generalnego. Z drugiej jednak strony trzeba zwiększyć społeczną kontrolę nad prokuraturą. Bo daliśmy jej 3 lata temu niezależność, ale to ma być niezależność od polityków, a nie niezależność od obywateli. Dlatego moje propozycje przewidują zwiększenie takiej kontroli nad prokuraturą. I trzecia, najistotniejsza zmiana w skrócie, inny rozdział obowiązków między prokuratorami.
Dzisiaj jest tak, że dosłownie 99% spraw prowadzą prokuratorzy prokuratur rejonowych, a ci z okręgów i z apelacji prowadzą 1%. Co to oznacza? Znaczy, że ci na dole są bardzo przeciążeni obowiązkami, ci na górze mają tych obowiązków o wiele mniej, dlatego postuluję między innymi, żeby sprawy finansowe, gospodarcze, takie jak chociażby Amber, prowadzone były z zasady przez prokuratury okręgowe, czyli te prokuratury wyższego szczebla. Jeżeli chodzi o współpracę z tego okręgu Śląska, wiem, że tutaj współpracę z Platformy, tak, oczywiście. To tam to mam na myśli. Wiem, że tutaj jeszcze też mam opinię w Śląskiej Platformie na tej współpracy. Nie ukrywałem nigdy, że ja jestem tej współpracy przeciw. Podobnie jak pan premier Jerzy Buzek. Nie ukrywałem nigdy i chcę to powiedzieć jasno, że nie ma czegoś takiego jak naród śląski. Jest pewna grupa etniczna, trzeba wydawać, trzeba szanować różnorodność, jest fantastycznym bogactwem Polski, ale wszelkim próbom autonomizacji Śląska będę się przeciwstawiał. Kilka lat temu moi poprzednicy, najpierw z Prawa i Sprawiedliwości, potem z Platformy Obywatelskiej, rozpoczęli proces otwierania dostępu do zawodów prawnych. I dzisiaj to wygląda w ten sposób, że aby zostać adwokatem czy radcą prawnym, trzeba skończyć 5-letnie studia prawnicze, następnie zdać państwowy egzamin, prowadzony już nie przez korporację prawniczą, a państwowy, ale z bezstronny egzamin na aplikację. Ci, którzy zdadzą ten egzamin, są obowiązkowo przyjmowani przez radców czy adwokatów na aplikację. 3 lata aplikacji, po 3 latach kolejny egzamin. Jak ktoś zda ten egzamin, może wykonywać zawód adwokata lub radcy prawnego. Jak to wygląda w przypadku notariuszy? W przypadku notariuszy początek jest taki sam. 5 lat studiów prawniczych, potem egzamin, państwowy egzamin na aplikację. Ta aplikacja trwa nieco krócej niż w przypadku adwokatów i radców prawnych, to trwa 2,5 roku. Notariusze też mają obowiązek przyjmowania tych młodych ludzi, którzy zdadzą egzamin państwowy na swoją aplikację. Ale niestety, panie prezesie, on doskonale wie, że środowisko notariuszy jest jedyną grupą zawodową prawniczą, która notorycznie w ostatnich latach łamała prawo, nie przyjmując wielu tych młodych ludzi, mimo tego, że oni zdali państwowy egzamin na aplikację do tego. Pan wie, że Ministerstwo Sprawiedliwości za czasów moich poprzedników, więc ja to nie uchwalę siebie, wytoczyło cały szereg procesów w Stowarzyszeniu Notariuszy i wszystkie procesy wygrały. Wracam do tego, jak trzeba zostać, co trzeba zrobić, żeby zostać notariuszem. 2,5 roku aplikacji, potem państwowy egzamin. I o ile kandydaci do zawodu radcy prawnego bądź adwokata już po tym egzaminie mogą wykonywać swój zawód, to w przypadku notariusza to tak nie wygląda, bo po 3-letniej aplikacji rozpoczyna się okres, 2-letni okres tak zwanej asesury. Asesury, czyli takiego praktykowania u notariuszy. Teraz notariusz może kogoś na asesurę przyjąć, a może nie przyjąć. No i jak państwo sądzicie, kogo przyjmują notariusze na asesurę? Państwo prześledzili nazwiska notariuszy, nazwiska tych, którzy są przyjmowani na asesurę, to widać dużo uderzających zbieżności. Mówiąc krótko, ta obowiązkowa asesura jest tym elementem, który w sposób w mojej ocenie nieuczciwy, część notariuszy eliminuje sobie konkurencję. Zamyka młodym ludziom dostęp do tego wyważonego przez nich zawodu. Co zatem proponuję? Po pierwsze, utrzymanie dotychczasowej ścieżki, czyli ktoś, kto kończy aplikację, jeżeli zostanie przyjęty przez notariusza na asesurę, będzie robił 2-letnią asesurę, po której uzyskuje automatycznie prawo, dożywotnie prawo wykonywania zawodu notariuszy. Ale jest liczna grupa tych, którzy się nie dostają na asesurę. Co z nimi? Mamy pozwolić, żeby oni się przez 7,5 roku kształcili, a potem nie mogli wykonywać tego zawodu. Dlatego postanowiłem uruchomić alternatywną ścieżkę dostępu do zawodu notariuszy.
podwójnej aplikacji, jak ktoś nie może dostać na asesurę, to dostaje warunkowe prawo wykonywania tego zawodu przez 3 lata. W czasie tych 3 lat jest dwukrotnie poddawany kontroli przez notariuszy i dwukrotnie poddawany kontroli przez prezesa sądu apelacyjnego. Jak te kontrole wypadają pozytywnie, to po tych 3 latach nabywa się trwały uprawnień do wykonywania zawodu notariuszy. Teraz Państwo sami ocenicie, które rozwiązanie jest dla Was lepsze, dla Was pewnych notariuszy i dla tych młodych ludzi, którzy chcą być notariuszami. Czy to rozwiązanie, które proponuje Pan Prezes, czy to rozwiązanie, które proponuje ja. Co do jednej rzeczy możecie być pewni, że ja będę ministrem odważnym, to znaczy, że pod okręgiem postawił naczelny Ministerstwa Sprawiedliwości pierwszego prawnika, żeby wreszcie zacząć rozwiązywać problemy stwarzane przez korporacje prawnicze i nie rozwiązywane przez moich poprzedników właśnie dlatego, że są, że byli prawnikami, że albo w sensie zawodowym związanym z środowiskiem, albo w sensie mentalnym. Myśleli w kategoriach tej korporacji. Jak Państwo obserwujecie działania w sytuacji w stronie Amber Gold, to widać wyraźnie, że najwięcej błędów popełniono w prokuraturze, w sądach też, ale zdecydowanie więcej działań wyjaśniających i też dyscyplinarnych podjąłem ja w odniesieniu do sędziów niż prokuratura w odniesieniu do prokuratorów. Możecie być pewni, że będę w ten sposób działał, kierując się wyłącznie dobrem zwykłych obywateli, a nie interesem korporacji prawniczych. Co do tej krytycznej, takiej bardzo bolesnej dla sędziów opinii, że oni mało pracują, myślę, że w każdej grupie zawodowej są tacy, którzy rzeczywiście pracują nie najlepiej i są tacy, którzy pracują bardzo ciężko. Przed jednym był przez trzech. Znaczy są, jest coraz więcej takich postulatów, żeby na przykład weryfikować sędziów, prawda? Żeby tak jak Pan powiedział, sędziowie musieli co parę lat na przykład starać jakieś egzaminy. Proszę Państwa, wtedy nie będzie żadnej niezawisłości sędziowskiej. Sędzia to jest ktoś, kto staje twarzą w twarz z przestępcami. I sędzia, i prokurator także, muszą mieć poczucie bezpieczeństwa. Muszą mieć poczucie bezpieczeństwa i mieć takie poczucie, że państwo zawsze będzie ich chroniło przed zemstą ze strony świata przestępczego. To, że sędzia jest tu nieusuwalny, to, że żadnemu politykowi nie wolno ingerować w treść wyroków, to są rozwiązania absolutnie konieczne, jeżeli mamy być państwem praworządnym. Więc krytycznie oceniając postępowanie poszczególnych sędziów, albo nawet sytuację w sądach, nie wylewajmy dziecka z kąpielą, sędziowie muszą być niezawiśli. Jak przestaną być niezawiśli, to sytuacja wróci do tego, co pamiętamy sprzed roku 1989. Ale z drugiej strony chcę też Państwu powiedzieć, że nigdy nie zgodzę się, póki jestem ministrem sprawiedliwości, na takie rozwiązania, jakie proponuje teraz część środowiska sędziowskiego. Na przykład pierwszy prezes Sądu Najwyższego powiedział, że problem z prezesem Milewskim polega na tym, że to politycy wybierają prezesów i potem ci prezesi są dyskusyjni wobec polityków i że tak naprawdę to on, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, powinien wybierać prezesów. No nie, proszę Państwa, gdyby środowisko sędziowskie kierowało się zasadą kooptacji, że spośród siebie wybiera prezesów sam. I ci prezesi są już nie poddani żadnej kontroli, no to przykro mi bardzo, ale sobie wyrodzili się w kolejną zamkniętą korporację, która zajmuje się swoimi sprawami, a nie problemami zwykłych Polaków. Sędziowie powinni być niezawiśli orzekami, to jest wara każdemu ze mną na czele od wtrącania się orzeczenia sędziów, ale od strony organizacyjnej, od strony administracyjnej, od strony finansowej praca sądów powinna być kontrolowana przez obywateli za pośrednictwem tych, których Państwo obdarzacie w demokratycznych wyborach swoim zaufaniem. Czyli za pośrednictwem w tym przypadku ministra sprawiedliwości. Rzeczywiście od dłuższego czasu dyskutuje się, czy
powinno się wprowadzać tą kadencyjność, czy dwie kadencje, żeby spółka informacyjna, czy nie. Ja nigdy nie byłem samorządowcem, to jest pewna miała słabość polityczna, bo nie miałem tego typu doświadczeń, więc nie jestem tutaj najlepszą osobą, żeby odpowiadać na to pytanie. Mogę powiedzieć tyle, że ja znam wybitnych samorządowców, na przykład prezydenta Wrocławia, Rafała Kotkiewicza, nie jest już trzecią kadencję. Prezydentem Wrocławia i mam wrażenie, że Wrocław na tym bardzo korzysta. Natomiast jeżeli już wprowadzać kadencyjność, to gotów byłbym na to przystać, ale tak powiedzmy dwie kadencje po 12 lat, przepraszam, po 6 lat, czyli 12 lat. Natomiast jest pytanie, co potem z tymi samorządowcami? Bo tak jest na przykład w Niemczech, tam są dwie kadencje, bodajże po 5 lat, tyle tylko, że potem taki samorządowiec otrzymuje emeryturę od państwa, niezależnie od tego, w jakim jest wieku. Dlaczego? Bo jak ktoś przez 10 lat jest wójtem, burmistrzem, prezydentem, to potem nie ma drugi powrotu do swojego zawodu. I gdybyśmy zostawili takie, wprowadzili takie rozwiązanie, że dwie kadencje, a potem sobie rób co chcesz, to mówiąc krótko, byłaby selekcja negatywna do pełnienia tej bardzo ważnej funkcji. Więc jest o czym dyskutować, natomiast ja nie mam tutaj zdecydowanego zdania w tej sprawie. Lustracja. Współpraca z CSB jest to prawie tak, jak postuluje. Każdy postępuje w wyborach, musi, wiem, bo wypełniałem to oświadczenie wielokrotnie, musi jasno zadeklarować, czy był, czy nie był współpracownikiem służby bezpieczeństwa. Jestem gorącym zwolennikiem lustracji. Uważam, że IPN to jest instytucja niezwykle wartościowa, nie tylko ze względu na udział IPN w procesie lustracyjnym, ale przede wszystkim na to, że IPN chroni dobre imię Polski za granicą i przypomina nam, przekazuje, zwłaszcza młodemu pokoleniu Polaków, prawdę o czasach PRL-u, ale też prawdę o tym, czy było Auschwitz. Bo widzimy wyraźnie, że na Zachodzie, zwłaszcza w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, coraz częściej się słyszy o polskich obozach koncentracyjnych. Prawda? Tak jakbyśmy to my zbudowali Auschwitz, jakbyśmy to my tam mordowali naszych żydowskich współbraci. Zadanie takiej instytucji jest przeciwstawianie się kłamstwom i dotyczącym czasów PRL, i dotyczącym Holokaustu. Artykuł 212, który wszyscy Państwo się znajdujecie, chodzi o artykuł kodeksu karnego, na mocy którego można być skazanym za pomówienie. No, to jest artykuł, przeciwko któremu protestują dziennikarze. Ja mówię 20. jeszcze poniedziałek, mam kolejne spotkanie z redaktorami naczelnymi i prezesami wydawnictw na temat tego artykułu, że jednak sprawa jest złożona. Dlatego, że pan mówi o swoich bolesnych doświadczeniach. No? Natomiast ja mogę wymienić wiele przykładów uczciwych ludzi, którzy zostali zniszczeni przez nieuczciwych dziennikarzy. Bo to nie jest tylko tak, że są nieuczciwi i nieuczciwi dziennikarze, ale czasami są też uczciwi obywatele, ale nieuczciwi dziennikarze. I w związku z tym ja uważam, że trzeba szukać równowagi między ochroną godności człowieka, który nie może być bezkarnie opluwany w mediach, a z drugiej strony wolnością słowa. Znalezienie dobrego rozwiązania naprawdę jest rzeczą złożoną, na pewno nie można zagwarantować. Uważam za absurd i zlikwiduje to, że można za aplikację artykułów skazywać na parę więzienia. No, to na pewno nie. Parę lat temu stworzono pierwszy sąd elektroniczny w Polsce. Taki sąd, który orzeka bez pozywania, znaczy bez stawiania się obywatela oskarżonego, nie zapłacenia jakiegoś rachunku, orzeka po prostu w przestrzeni elektronicznej. I generalnie rzecz biorąc, to jest znakomicie funkcjonujący sąd. Ja sprawdziłem po tym artykule dzisiejszym dane na, miałem dane na 13 września z ministerstwem. Znowu, nie chwalę siebie, bo ten sąd zbudowali, stworzyli moi poprzednicy, więc to tutaj nie traktujcie Państwa jako chwalenie siebie albo wybielanie siebie przed odpowiedzialnością. Tylko fakt. Ten sąd w ciągu 2 lat rozpatrzył ponad 4 miliony spraw. Rozpatrzył 3 miliony 950 tysięcy spraw. Czyli on działa właśnie tak, jak oczekujemy od wszystkich sądów. Bardzo szybko. Natomiast
od tych prawie 4 milionów spraw był 3% odwołań. Czyli co do 3% pozwanki nie zgadzali się z tym, że powinni zapłacić. I gdyby się nie zgadzają, to wtedy już jest normalne postępowanie sądowe, odbywa się to sprawa i każda ze stron musi przedstawić dowody. I to jest przykład bardzo dobrego rozwiązania, które nieuczciwe firmy próbują, znaczy próbują znaleźć, czasami skutecznie znajdują luki w przepisach i działają rzeczywiście tak, jak pan powiedział. Tak? I teraz mamy świadomość od jakiegoś czasu w Ministerstwie Sprawiedliwości, że są takie praktyki, o których pan mówił, dlatego pracujemy nad uszczelnieniem przepisów. I mam nadzieję, że już wkrótce tego typu praktyki będą wyeliminowane. Także strzał w dziesiątkę, problem jest, ale też uczciwie mogę powiedzieć, że mamy świadomość tego problemu i szukamy rozwiązania tego problemu. Znaczy właściwie już znaleźliśmy rozwiązanie, które jeszcze trzeba przeprowadzić pewien proces legislacyjny. Co do procesów legislacyjnych, one niestety trwają latami, tak jak duża część innych spraw. No ja oczywiście ja ubolewam, ale pomysłu na to, jak to przyspieszyć, nie mam. Mam wiele pomysłów na to, jak w ogóle przyspieszyć rozpatrywanie spraw w sądach, między innymi przez informatyzację, między innymi przez lepszą organizację pracy w sądach. Czy państwo wierzycie, że w polskich sądach akta nadal w XIX wieku strzyga się dlatego? Ja robię teraz duże zmiany personalne w ministerstwie i ściągam sędziów z apelacji katowickiej. Wiceminister w tym tygodniu został prezes, niedawno prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, dyrektorem kluczowego departamentu sądownictwa, został sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Dlaczego? Bo oni, kierując się tą śląską praktycznością, znaleźli cały szereg usprawnień w swoich sądach, cały szereg usprawnień. Akta naprawdę nie muszą być strzelane w latewko. To trwa od 2 do 3 minut. Trzecie akty w latewko. Sprawdzali się w ministerstwie. Teraz sobie państwo przeliczcie to przez setki tysięcy akt w ciągu roku. Ile milionów? Ile tysięcy godzin bezsensownej pracy urzędników na osrocie? A jest takie urządzenie, niedrogie urządzenie, które pozwala bindować akta. I to trwa 5 sekund. Tu 3 minuty, tu 5 sekund. Więc dużo prostych rozwiązań w polskich sądach można wprowadzić, które usprawnią, ale jest też problem. O tym chcę powiedzieć, zresztą pan sygnalizował ten problem, że polscy sędziowie, my mamy dużo sędziów. Jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę sędziów. Mamy duże nakłady na sądownictwo. My jesteśmy też na drugim miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nakłady na sądownictwo. A po co w tym czasie orzekamy? Jesteśmy niestety ogromne miejsce ostatnie. Teraz to nie jest tylko wina sędziów. To wynika także z tego, że na polskich sędziów nałożono mnóstwo bezsensownych obowiązków administracyjnych, które trzeba im odjąć, przekazać je do rozkierowanych, czyli w ogóle poza sądy wyprowadzić te sprawy. Wiele obowiązków trzeba przekazać urzędnikom sądowym, a sędziowie się powinni zajmować tym, co najważniejsze i tym, co powoduje, czyli rozstrzyganiem sporów, a nie podpisywaniem niezliczonych pism, zajmowaniem się rozmaitymi rzeczami o charakterze czysto administracyjnym czy czysto biurokratycznym. Jest wiele dramatów, wiele tragedii, które nigdy nie zostaną, dziękuję bardzo, które nigdy nie zostaną rozwiązane. Tak jest w Polsce, tak jest wszędzie w świecie. Chcę powiedzieć, wierzyć, że po pierwsze minister sprawiedliwości poznałem wielu wspaniałych prokuratorów. I to naprawdę chylę czoło przed ich pracy. I chcę nareszcie powiedzieć to, co powtórzyć to, co już mówiłem. Prokuratura nie może funkcjonować do tej pory. Dlatego trzymajcie państwo kciuki za to, żeby ten projekt, który przygotowałem, który już wkrótce jako projekt nowej ustawy, nowelizację to państwo już znacie, ale ci, którzy się interesują, ale nowy projekt, znaczy projekt całkiem nowej ustawy, to ujrzy światło dzienne w ciągu najbliższych tygodni. Trzymajcie kciuki za to, żeby korporacje prawnicze tego nie zablokowały. Widziałem wiele rąk znoszących się, ale ja wam sumowałem.
I w związku z tym niestety tak się z tym umawialiśmy z panią poseł, że to spotkanie musi się zakończyć o takiej, a nie innej porze. A ponieważ jeżeli Małgosiu zechcesz mnie zaprosić ponownie, to na pewno swoje rodzinne, żywieckie strony bardzo chętnie zachęcam. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie.